Szanowni, przyjrzyjmy się tym trzem łamigłówkom, które rozwiązywaliśmy dzisiaj. To jest łamigłówka o kopertach. Koperty są pakowane w pudełkach po 100 sztuk. Zdjęcie takiego pudełka z półki zajmuje sprzedawcy 5 sekund. Odliczenie jednej koperty zajmuje pół sekundy. A wyjęcie dowolnej liczby kopert z pudełka i wręczenie ich klientowi zajmuje kolejne 5 sekund. No i sprzedawca może pracować nad kopertami naraz, jakby jednocześnie, może pracować tylko nad kopertami w jednym kolorze, nie może równolegle na przykład zdejmować dwóch pudełek z kopertami z półki. No i do sklepu wszedł klient i poprosił o 10 kopert zielonych, 10 niebieskich i 60 żółtych. W jakim najkrótszym czasie sprzedawca może wręczyć klientowi wszystkie koperty? No i jeśli chodzi o koperty zielone i niebieskie, no to sprawa jest prosta, bo mamy tutaj 5 sekund na zdjęcie pudełka z półki, 5 sekund na odliczenie 10 kopert, 5 sekund na wręczenie ich klientowi, czyli razem 15 sekund, no i 2 razy 15 sekund to jest w sumie 30 sekund. Ciekawsze rzeczy zaczynają się, kiedy mamy do czynienia z żółtymi kopertami, no bo tu idea jest taka, oczywiście, żeby to przyspieszyć, to nie zajmować się odliczeniem 60 kopert przez 30 sekund, tylko 40 kopert przez 20 sekund i po prostu klientowi dać resztę kopert z pudełka. A no i wtedy to będzie 5 sekund na zdjęcie z pudełka, 20 sekund na odliczenie 40 kopert i 5 sekund na wręczenie klientowi kolejnych tych pozostałych 60 kopert, czyli razem zajmie to 1 minutę. No, a nie ile tu by było? 5, 60, 30, a nie minutę i 10 sekund. Dobrze, tu jest drugie zadanie. Do tego zadania to się chyba muszę gdzieś tutaj ustawić. To zadanie o plackach. Notabene te wszystkie grafiki robił ChatGPT-4. Nie da się go namówić moim zdaniem na to, żeby zrobił placek, a nie naleśnik. No w każdym razie placki według słynnego przepisu smaży się 2 minuty po minucie z każdej strony. Restauracja ma tylko 2 patelnie, tak duże, że może usmażyć na nie placki. I pewnego dnia przyszedł ważny gość i powiedział, no on chce 3 placki za 3 minuty. No i jak to zrobić? No jasne jest, że nie można najpierw usmażyć 2, bo to zajmie 2 minuty i wtedy nie zdąży się usmażyć 3 placka w ciągu 1 minuty, no bo nie można smażyć naraz placka z obu stron na 2 patelniach, prawda? Tylko na jednej może się znajdować. No ale to zadanie też ma proste rozwiązanie, no bo to można sobie wyobrazić, że mamy 3 placki ABC, no więc najpierw smażymy placek A i placek B po pierwszej stronie. Potem tu smażymy placek A po drugiej stronie i po 2 minutach mamy już usmażony placek A. A tu kładziemy placek C i smażymy go na pierwszej stronie. No i za chwilę, jak tylko to troszeczkę podniosę, no to tu będziemy smażyć placek
B na drugiej stronie. A tu będziemy smażyć placek C na drugiej stronie i w ten sposób po 3 minutach wszystkie placki będą usmażone po obu stronach. No i teraz trzecie zadanie. Dwóch chłopców wybrało się na wycieczkę, wzięli ze sobą w sumie 6 kanapek, Marek wziął 4, a Tomek 2. I kiedy postanowili odpocząć i zjeść posiłek, dosiadł się do nich turysta, z którym podzielili się prowiantem, tak, że każdy z nich zjadł tyle samo kanapek, czyli po 2 kanapki. W rewanżu turysta wręczył im 10 zł, no i jak te pieniądze trzeba podzielić między Marka i Tomka? No i tu obserwacja jest prosta, w sumie razem było 6 kanapek, zjedli każdy po 2, czyli Tomek zjadł 2 swoje kanapki, a to Marek dał 2 swoje kanapki turyście. W związku z tym cała suma, cała kwota 10 zł należy się Markowi. Muszę powiedzieć, że przeszłyście jak burza przez te trzy łamigłówki. Bardzo mi się to podoba.